W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ósmy dzień nowenny przed uroczystością niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wzbudźmy w naszych sercach intencje, ufając, że przez wstawiennictwo niepokalanej zostaniemy wysłuchani. Otwórzmy się na działanie Ducha Świętego, by nas prowadził w tym dniu nowenny. Duchu życia, za Twoją sprawą Słowo stało się ciałem w łonie dziewicy, niewiasty, która milczy i słucha. Ucz nas wrażliwości na natchnienia Twojej miłości i gotowości do odczytywania zawsze znaków czasu, które stawiasz na drogach historii. O Maryjo bez grzechu poczęta i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy, o niepokalana, wszechpośredniczko łask, oto najpokorniej oddaję Ci cześć, jako dziewiczej matce Zbawiciela mojego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jakie hołdy dziecięcej miłości winienem Ci składać. Racz, proszę, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, która Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę, dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski. Modlitwa świętego Ludwika Marii Grignion de Montfort na ósmy dzień nowenny. O Maryjo, dostojna Pani moja, ukochana Królowo, najlepsza i najczulsza z matek. W Tobie położyłem nadzieję moją i zawiedziony nie będę. Wierzę mocno, że dniem i nocą czuwasz z nieba nade mną i nad wszystkimi, którzy ufają Tobie. Jestem też pewny, że nic nie zabraknie tym, którzy wszystkiego spodziewają się od Ciebie. Dlatego też będę żyć bez obawy o przyszłość. Tobie powierzam wszystkie moje troski. O Maryjo, ukochana Matko moja, źli ludzie mogą mnie pozbawić dobrego imienia i wszelkiego dobra. Choroba może mi odjąć siły i możność służenia Tobie. Sam mogę utracić łaski, któreś mi wyprosiła, o dobra Matko. Ale mam nadzieję, że mojej gorącej ufności do Ciebie nie utracę nigdy. Zachowam ją aż do ostatniego tchnienia. Całe piekło nie zdołam jej wydrzeć. Chcę umierać, złożywszy całą ufność moją w Bogu i w Tobie, o dobra Matko. I czemuż to w Tobie cała nadzieja moja? Boś Ty jest Matką Miłosierdzia, boś zawsze była litościwą dla grzeszników,
którzy wzywali Twej pomocy. Dzięki Tobie, o Matko, spodziewam się otrzymać mimo mych grzechów jedyne dobro upragnione – zjednoczenie z Panem Jezusem w czasie i w wieczności. Spodziewam się tego za Twoim wstawiennictwem, bo Zbawiciel uczynił Cię rozdawczynią łask swoich i najpewniejszą naszą przewodniczką. Ty mnie nauczysz, o dobra Matko, jak uczestniczyć w Jego cierpieniach i upokorzeniach, aby móc uczestniczyć później także w Jego weselu i w Jego chwale i wielbić Go po wszystkie czasy. Amen. Wskazania i wnioski praktyczne na 8 dzień nowenny. Życie Jezusa, Niepokalanej i wszystkich świętych, aż po nasze dni, są nad wyraz przekonywującym dowodem przeogromnych wartości cierpienia. A jednak żadna z nauk Ewangelii Chrystusowej nie jest w takiej sprzeczności z naszym życiem, jak właśnie prawdy o chrześcijańskim pojmowaniu cierpienia. I mimo że Chrystus tak jasno wyłożył je w 8 błogosławieństwach, ciągle jeszcze są one kamieniem obrazy nawet dla niektórych katolików. Cierpienie jest niezbędnym środkiem do oczyszczenia skażonej natury ludzkiej i nikt bez specjalnej łaski nie może być od niego uwolniony. Pan Bóg zna jednak nasze możliwości i każde doświadczenie poprzedza pomocą swej łaski. Trzeba tylko z naszej strony współpracy i wierności w wypełnianiu obowiązków w chwili obecnej. Cierpienie może nawet stać się źródłem radości, jak to szczerze wyznaje trawiony długoletnią chorobą gruźlicy kości ksiądz Józef Girard. Dziwna rzecz. Im więcej staram się widzieć wolę Bożą w tym, co mi jest przykre, im więcej usiłuję uważać tę wolę za coś miłego, kochać ją, podporządkowywać jej różne drobne niezadowolenia, tym więcej znajduję szczęścia w tym, co wydaje się najmniej zgodne z jego pojęciem. Ukochanie cierpienia to świętość. Podobnie stwierdza również święty Jan Wianney. Pan Bóg nie żąda od nas męczeństwa ciała, żąda tylko ofiary serca i woli. Na drodze krzyża tylko pierwszy krok jest dla nas krzyżem największym. Mówicie, że ciężko jest cierpieć. Ależ przeciwnie, szczęśliwy kto cierpi. Trzeba tylko cierpiąc miłować, a miłując pamiętać, że nie ma miłości bez cierpienia. Wszystkie choroby, przykrości i pokusy są to właśnie krzyże, które wiodą nas do nieba. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Przez Twoje święte i niepokalane poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.